A ile prawdy jest w tym, że byłeś w związku z córką Andrzeja Dudy? Spotkaliśmy się, pokazała. Jak w ogóle dostałeś informację o castingu? No więc dowiedziałem się, że Wiedźmin powstaje. Miałeś tak, że wydarzyła się kiedyś jakaś sytuacja niezależna od ciebie na planie. Fala ognia po prostu przeszła przeze mnie. Cześć, moim gościem dzisiaj jest Maciek Musiał. Dzień dobry, cześć wszystkim. Maciek, bardzo ci dziękuję za wizytę u mnie w studiu. Jest to dla mnie zaszczyt, dlatego że pamiętam, jak byłam młodszą dziewczyną i oglądałam twoje produkcje i ciebie w udziale Rodzinki.pl czy innych filmów i powiem ci szczerze, że po pierwsze chciałabym ci bardzo pogratulować, a po drugie też zapytać, jak do tego wszystkiego doszło i skąd u ciebie pasja właśnie do aktorstwa. Dziękuję ci bardzo, też mi miło, że mnie tutaj zaprosiłaś. Wszystko się zaczęło od tego chyba, że moi rodzice mają teatrzyk dla dzieci. Jak byłaś w przedszkolu, to pewnie pamiętasz, że przyjeżdżają raz na jakiś czas takie grupy, które wystawiają, nie wiem, Koziołka Matołka, miałaś coś takiego? Tak, tak. No właśnie, to tym zajmowali się moi rodzice, więc też dorastałem w takim domu, gdzie było dużo dekoracji, rekwizytów, wiesz, masek, maskotek, więc w takim świecie wyobraźni. No i mój tata też grał raz na jakiś czas, no, w jakiejś małej reklamie, tu w jakimś filmie, w jakimś serialu. No i nie było co ze mną zrobić czasami, jak już, wiesz, wracałem z przedszkola i już nie można mi było trzymać w przedszkolu, to po prostu zabierał mnie na plan. I te panie, które zapraszały na castingi, mnie zobaczyły i powiedziały, o, słuchaj, bo może tutaj próbuj twój syn zagrać w coś małego. No i tak to się zaczęło, nie? I jaka była twoja pierwsza mała rola? W Plebanii. Byłem chłopcem, który czeka w kolejce do spowiedzi i się stresuje. Okej. A nadal masz tak, że gdzieś tam jest to dla ciebie stresujące, jak przychodzisz na plan, czy już teraz masz tak, że już masz luz i już wiesz dobrze, że skupiasz się na tym, co masz zagrać, jesteś przygotowany? Już się nie stresuję. Też mam taką metodę w ogóle pracy dzisiaj przed kamerą, że staram się jak najmniej myśleć o tym, co mam zrobić, bo mam taką tendencję, jestem takim człowiekiem, który zbytnio analizuje wszystko. Od razu, wiesz, tworzy wiele scenariuszy, wyobraża sobie, jak można zrobić i tak dalej. To nie służy aktorstwu, bo trzeba być takim wyluzowanym i być tu i teraz, być z partnerem, więc staram się nie myśleć, nie stresować. Ale możesz siebie nazwać tak w 100% artystą, bo ludzie nadwrażliwi właśnie to są osoby, które właśnie myślą troszeczkę więcej niż przeciętne osoby. Często można powiedzieć, że te osoby mają tendencję do tego, żeby być artystami. Wydaje mi się, że ty możesz siebie nazwać właśnie artystą, szczególnie, że wywodzisz się z takiej rodziny. Chyba twoje dzieciństwo nie należało do najłatwiejszych w momencie, kiedy właśnie miałeś tą presję tego, żeby też sprostać temu wyzwaniu, żeby być dobrym aktorem. Miałeś tak, czy nie? Nie miałem takich rodziców, którzy mnie pchali do tego świata show biznesu, bo znam z castingów czasami takie sytuacje właśnie, że rodzice za wszelką cenę wpychają kogoś i mówią dawaj, zagrasz, musisz tutaj osiągnąć sukces. U mnie to było tak, że to było trochę przy okazji. Ja też tego chciałem, bo nie musiałem siedzieć w szkole. Zawsze jak byłem na planie, to nie było mnie wtedy na lekcjach. No i chciałem, tak? Więc to wychodziło ode mnie. Presji raczej nie czułem. Chociaż wiesz, ocierałem się od dziecka o takie duże castingi. Byłem na castingu do Niani Frani, nie wiem, czy pamiętasz taki serial. O, uwielbiam ten serial. No i byłem w finale, byłem ja i ten chłopak, zależało mi, wiem, że później tego nie dostałem, wiesz, miałem 8 czy 9 lat i oglądałem się Nianie Franie i mega lubiłem ten serial, no i było mi smutno i później, nie wiem, na przykład był casting do Rodzinki, to już wiedziałem, że to jest jakby albo teraz, albo nigdy, nie, w sensie, że to jest ważne bardzo, więc taką presję myślę, że sam sobie nakładałem już w pewnym wieku, że chciałem, żeby to się udało. Czyli zdrowo, twoi rodzice wspierali cię właśnie na tej twojej drodze, więc fajnie, że mogłeś też z nimi chodzić na te castingi i miałeś taką otwartą przestrzeń do tego, żeby właśnie móc spróbować. Tak, no wiesz, na pewno miałem przywilej, że moi rodzice byli w tym świecie i miałem dostęp do tych castingów, więc to na pewno. A ile castingów potrafisz zliczyć, przegrałeś, a ile wygrałeś później? Pytanie. Wiesz, tak z perspektywy czasu, bo ostatnio miałam okazję rozmawiać z Olą Domańską, która mi właśnie powiedziała, że ona mnóstwo castingów przegrała i teraz, wiesz... Ja też mnóstwo, no do dzisiaj mi się to zdarza, wiesz, że jakby idę na casting i okazuje się, że nie pasuję do tej roli, nie? I że to nie jestem ja, nie ja powinienem to zrobić. Kiedyś Marcin Dorociński wrzucił taki post, że przed Mission Impossible, nie wiem, nagrał 10 tysięcy castingów. To jest absolutna część tego zawodu i trzeba się oswoić z porażką. Nawet nie nazywać tego porażką, tylko ja lubię o tym myśleć w takim sensie, że to nie jesteś ty. Czyli nawet jak ja przechodzę na casting, to ja chcę sprawdzić, czy ja pasuję do tej postaci. Czy ja jestem w stanie dać temu filmowi, temu projektowi coś takiego wartościowego. Bo być może nie. Na przykład byłem w takich sytuacjach, kiedy wchodziłem do pokoju i mówiłem, słuchajcie, ja mam takiego kolegę z roku, ten i ten, może on to zagra. I mi takie, kurde, co ty robisz? Jakby zapraszam ciebie, a ty proponujesz kogoś innego? Tak. Po pierwsze, to ściąga z ciebie taki stres i odpowiedzialność, że i z nich, że to się musi, że tobie bardzo zależy, a po drugie jest takie zdrowe, no bo jakby tym ostatecznym celem jest
to, żeby ten projekt był dobry. Ale tych castingów było bardzo dużo i jest ich wciąż. Wierzysz w przeznaczenie? Wierzę, że są pewne rzeczy napisane, tak. Często jest tak, że przychodzimy na przykład, tak jak ty, na casting. Pytanie, czy miałeś taki moment, w którym zdałeś sobie sprawę, że ten casting akurat wywarł na tobie jakieś specjalne emocje albo cię czegoś nauczył, że już później właśnie zmieniłeś swoje podejście? Na pewno. Takich castingów, które przegrałem, o których pamiętam, na przykład był casting do Marvela, do tego, co ostatecznie zagrał Piotr Adamczyk, tym Hawkeye, też w tym brałem udział. Ostatecznie, wiesz, byliśmy dwoma zupełnie różnymi postaciami. On, wiesz, jest dużo starszy ode mnie, inaczej wygląda. Pamiętam, że bardzo mi na tym zależało. Pamiętam, że w trakcie pandemii dużo było tych takich self-tape'ów, czyli że nagrywasz się samemu w domu. I tam coś takiego się wydarzyło, że pierwszy raz przestałem grać te castingi tak, jak one są napisane, tylko zacząłem trochę tak punkowo do tego podchodzić, czyli łamać pewne zasady, nie? I pamiętam, że nagrałem jakiś casting w środku lasu, podłożyłem muzykę techno, zacząłem do niej tańczyć i wtedy pamiętam, że wygrałem jakiś pierwszy casting do czegoś za granicą. Ostatecznie tam nie poleciałem, bo zaczął się COVID, dużo rzeczy się pozmieniało, ale przez to, że jakby złamałem te zasady, to zmieniło moje podejście i że to zadziałało, tak? Że później zacząłem te zasady w castingach trochę łamać częściej i no i staram się to robić jakoś też dzisiaj, jakoś szukać jeszcze czegoś tam swojego, nie? Jak to w ogóle było? Jak to się zaczęło? Jak w ogóle dostałeś informację o castingu? No więc dowiedziałem się, że Wiedźmin powstaje, a producentką naszego serialu 1983 była dziewczyna, która też miała pracować przy Wiedźminie, więc odezwałem się do niej, że słuchajcie, jeżeli będzie jakakolwiek szansa wzięcia udziału w castingu, to dajcie znać. Mogłem wziąć w tym udział, okazało się, że jest jakaś rola. Pierwsza, do której mnie zaproponowali, to był taki elf leśny, taki czarnoskóry brytyjski chłopak ostatecznie, to zagrał dużo młodszy ode mnie, więc byłem za stary, tak? Ale właśnie tam bardzo tak mocno się przygotowałem, nagrałem, wydaje mi się, że bardzo dobry materiał, którym się im spodobał. Okazało się, że jestem za młody, więc szukali czegoś innego, no i właśnie był ten ser Laszlo słynny. Długo bardzo czekałem, chyba ze 3 miesiące. I później pamiętam, że jechałem pendolino między Krakowem a Warszawą i dostałem SMS-a, że się udało. Byłem strasznie szczęśliwy i postawiłem wszystkim w Warsie piwo. Naprawdę? Tak. Ale super, super historia. Oni nie wiedzieli dlaczego, ja nie mogłem im powiedzieć, więc myśleli, że jestem szalony, ale dobrze to wspominam. No. A jeżeli chodzi o zarobki, to różnią się one tak znacznie od tych produkcji polskich? Tu w Polsce mam, powiedzmy, jakiś tam status, który sprawia, że mogę negocjować lepsze kontrakty. Okay. Tam tego statusu nie mam. Nie są to takie większe pieniądze niż te tutaj, nie? A zdarzyło ci się zagrać jakąś rolę za darmo? Na pewno, no. Czasami powstają jakieś takie filmy studenckie. No pewnie, tak, tak. W debiucie chyba Janka Matuszyńskiego. Nie pamiętam teraz tytułu, ale tak, zdarzało mi się, no. Niektóre rzeczy, które się zrobi za darmo, później dają ci więcej benefitów niż te, z których dostaje się pieniądze. Masz takie historie, które mógłbyś przytoczyć? Na pewno takie projekty, które robisz dla siebie, który prowadzisz, ostatecznie sprawiają ci więcej przyjemności, nie? Cały ten serial, który zrobiliśmy dla Netflixa 1983, był dla nas na początku. My nie chcieliśmy na tym zarobić. Chcieliśmy się spełnić. To ostatecznie się opłaciło, bo pozwoliło mi przebić jakiś taki, wiesz, szklany sufit mój własny, więc to chyba była taka historia. Słuchałam podcastu, w którym brałeś udział i tam wspominałeś o tym, że nie od razu się udało, że szliście do telewizji jednej, drugiej, trzeciej. Później takim już finałowym momentem, kiedy już stwierdziłeś, kurde, nikt z Polski tego nie wziął, może akurat wyślę to za granicę. To jest niesamowite, bo to oznacza, że nieustannie musimy próbować, żeby to się udało i że nie zawsze udaje się od razu. Jak to jest u ciebie i skąd wziąłeś właśnie taką siłę do tego, żeby tak uwierzyć w ten projekt i żeby faktycznie się nie poddać? Mnie chyba odrzucenie nakręca. Okay. Czyli te wszystkie osoby, które mówiły nie, nie uda się, nie, to jest niemożliwe. Ja miałem takie fakt, pokażę wam, że jeszcze to zrobię, nie? Więc to mi dawało dużo siły. A poza tym ja jestem taki, ja lubię kombinować, lubię, wiesz, łamać tą rzeczywistość, hakować ten system i chyba to mnie nakręcało. Plus wiedziałem, że wiesz, moje takie początki szerokie, no to była jednak rodzinka.pl, tak? I byłem tym chłopakiem z rodzinki i czułem, że muszę jakoś przebić tą rzeczywistość, wydostać się z niej i wiedziałem, że najlepiej stworzyć po prostu sobie samemu szansę, nie czekać na to, aż ktoś mi zaproponuje jakąś rolę, tylko to okazję stworzyć. I wiedziałem, że muszę to zrobić. Dlatego też to mnie napędzało. A jakie jest twoje motto życiowe? Nie lubię krzywdzić ludzi. Wydaje mi się, że tak at the end of the day, jak już w końcu drogi kiedyś wszyscy będziemy, to jakby będzie nam źle z tym, kogo skrzywdziliśmy i te rzeczy będziemy pamiętać. Czy to są najbliżsi w naszej rodzinie, czy ktoś dalszy i wydaje mi się, że to jest ważne, żeby starać się tego unikać. No wiesz, idę tak przez życie starając się realizować te rzeczy, które mnie pasjonują, które mnie kręcą i takiego jednego motta chyba nie mam. Aktorstwo moim zdaniem jest pełne konkurencji. Kogo z polskiej sceny mógłbyś wymienić jako taką twoją największą konkurencję? Tak, jak byłem w szkole teatralnej tu w Krakowie, niedaleko, no to u mnie na roku było mnóstwo zdolnych, fajnych, wiesz, chłopaków, którzy dzisiaj robią fajną karierę. Każdy z nas jest inny, tak jak ci powiedziałem, ale myślę, że dzisiaj
Wiesz, jest na przykład jest Michał Sikorski, super aktor, Michał Balicki, Paweł Charyton, Maciek Musiałowski, ale wszyscy jesteśmy inni, nie? Więc tak sobie współistniejemy. A teraz masz tak, że aktualnie pracujesz nad jakąś swoją produkcją? Tak. I już masz tak, że zaangażowałeś się pod jakąś telewizję, która cię też w tym wspiera? Producentów, takich też domy produkcyjne. Można nam zdradzić cokolwiek? Cokolwiek, jasne. No na przykład jest kilka rzeczy. Pracujemy nad serialem Asi Okuniewskiej, Ja i moje przyjaciółki idiotki, na podstawie jej podcastu. Mhm. Tu to robimy z Watchoutem. Mam taki projekt życia, którym za bardzo jeszcze nie opowiadam, ale pracuję nad nim od 4 lat. Jeżeli mi się to uda, to będzie najważniejsza rzecz, jaką zrobię w swoim życiu artystycznym. No i jest już taka trajektoria, że to może się udać, nie? Obstawiam dzisiaj tak szansę 60%, no i trzymam za to kciuki. Jezu, ja szczerze mówiąc chciałabym ci tak wbić do głowy, bo ja właśnie mam trochę inną wizję niż ty, czyli ja mam coś takiego, że to prędzej czy później się wydarzy, tylko jest to kwestia czasu. Nie masz takich rzeczy, że jest tak wiele części składowych tego, które są niezależne od ciebie? Trudno. Się wydarzy prędzej czy później. Okej. Tylko kwestia czasu i wydaje mi się, że oddam ci trochę tego i życzę ci jak najszybciej spełniło, bo to czy to się spełni, czy nie, to wydaje mi się, że i tak czy tak się spełni, bo widzę, że tutaj też na to pracujesz i że już to traktujesz jako swój projekt życiowy, więc kwestia tylko czasu. Ale wracając jeszcze do tych twoich produkcji, jak to w ogóle się zadziało, że faktycznie nawiążę do tego, co powiedziałeś, czyli są rzeczy, na które ty nie masz wpływu, ale jest to szczęście, które miałeś w momencie, kiedy spotkałeś się tą osobę, która właśnie zajmowała się pisaniem scenariuszy i wspomniałeś o serialu 1983. Też chyba miałeś trochę szczęścia w momencie, kiedy spotkałeś teraz już swojego kolegę, z którym pisaliście wspólnie ten serial i go wyprodukowaliście. Tak, po prostu poszedłem do baru i on tam stał i dowiedziałem się, że jest ze Stanów i zapytałem go, czy nie napisze mi krótkiej scenki, żebym nagrał takiego właśnie taki demo reel to się nazywa. No i on do mnie przyszedł z pomysłem na scenę i razem zaczęliśmy się zastanawiać, co by było, jeżeli komunizm w Polsce by się nie skończył. Na podstawie tej sceny napisaliśmy pierwszy odcinek. No to na pewno było szczęście, w jakimś sensie, tak jak mówisz, przeznaczenie. No ale szukałem tego, wiedziałem, że tego chcę, więc pewnie... I dobiłeś z tego. Tak, więc pewnie te myśli, intencje kształtują rzeczywistość. No. Współpracujesz z nim nadal? Czy już teraz stwierdziłeś, że zaczerpniesz trochę innej osoby, żeby była to jakaś trochę inna wizja? Trochę nasze drogi się rozeszły, tak? Okay. Josh jest fantastyczną osobą, jest bardzo silnym, kreatywnym człowiekiem i czasami chyba na tej drodze takiego, wiesz, wzrastania, stawania się silniejszym, pewniejszym swoich decyzji, wyborów, potrzebne jest jednak odłączenie się, uwierzenie tak, wiesz, 100% w swoje intuicje. Okej. Więc to był u nas proces. Czyli wiesz w intuicję. Tak. Fajnie. Bardzo. No, fajnie. W ogóle intuicja, wiesz, w takiej twórczej pracy jest turbo ważna, no, bo ty jako Weronika musisz wierzyć w to, co robisz, musisz wierzyć w ten format, który tu robimy i wątpliwość jest dobra, ale nie możesz mieć zbyt dużych wątpliwości, no bo wtedy nie będziesz pewna tego, co robisz, nie? A zdarzyło ci się kiedyś właśnie zwątpić w wizję reżysera w filmie, w którym brałeś udział? Właśnie. Często. Jak to było? Pokłóciłeś się kiedyś z reżyserem na planie? Ostatnio jakoś zdarza mi się to częściej. Okay. W kilku projektach mi się to ostatnio zdarzyło. W ostatnim filmie, Fuchs, który kręciliśmy, była scena intymna, kiedy miałem się całować z drugą bohaterką i potrzebowałem jakiejś takiej przestrzeni prywatności. To są trudne sceny. No, nie znasz kogoś i masz się z nim całować. Tak, no i potrzebujesz się jakoś tak dobrze poczuć, cozy. No i on przerywał raz, drugi, trzeci, cały czas mu coś nie pasowało. I robił takie wycieczki personalne w moim kierunku, aż w końcu powiedział, że nie potrafię się chyba całować. I przyszedł na plan i coś takiego w żartach rzucił do tej mojej partnerki, w którą grałem, no i się wkurzyłem, po prostu wybuchłem i tam zaczęliśmy na siebie krzyczeć i przerwaliśmy na chwilę zdjęcia. Więc na przykład to była taka sytuacja, ostatecznie się pogodziliśmy, wiesz, to też jest takie na planie, reżyser ma bardzo dużą władzę, ty jako aktor też czasami jak grasz główną rolę, to też musisz się dobrze czuć, więc takie męskie, wiesz, zderzenie się jest w zasadzie dobre, no bo tak samo stanowi ciebie, jego i nie żałuję tego, nie? W innym filmie, który ostatnio robiłem, była jakaś taka ważna dla mnie scena i też reżyser powiedział, że musimy już dzisiaj szybko skończyć, bo Iga Świątek gra mecz. No ja się wkurzyłem, no bo nie możemy kończyć 5 godzin wcześniej tylko dlatego, że Iga Świątek gra dzisiaj mecz, tylko ważne, żeby dobrze zrobić tą robotę. No i na przykład wtedy się też pokłóciłem. Nie masz tak, że to jest trochę spowodowane tym, że już teraz też wiesz, jak to wygląda z pozycji producenta, reżysera, więc wymagasz trochę więcej? Może tak, no. Fajnie być takim, wiesz, pewnym siebie na planie i wiesz, i normalnie jak z partnerem z kimś rozmawiać. Ja przez to, że od dziecka byłem na planie, to byłem traktowany jako dziecko, jako mały chłopiec, wiesz, jak miałem 7 lat, to zaczynałem. No i dla mnie to jest taka jakaś duża zmiana, że jestem nagle, wiesz, dorosłym gościem, gram jakąś główną rolę i nie wiem, jakoś tak
eksploruję to, więc może nawet sam szukam takiej czasem sytuacji, żeby zobaczyć, co się ze mną wydarzy. A jak w takim razie oceniłbyś nową produkcję, w której wziąłeś udział, czyli właśnie film Fuchs? Jak byś ocenił, jak ci się właśnie grało u boku Sztura, Pazury? Bardzo, bardzo dobrze mi się grało obok właśnie i pana Pazury i Sztura. Ciekawe było to, że jak wchodziłem na plan i był sam Maciek, no to ja się stresowałem i on tam perorował, opowiadał historię, później wchodził Czarek, Pazura, no i już Maciek trochę gasł, no i Czarek opowiadał, no bo wiesz... Genialna obsada, no nie ma. Ale to są takie wymiany pokoleń, nie? Bo Maciek miał tam, nie wiem, 12 lat, jak pierwszy raz zagrał w filmie, w którym grał Czarek z jego tatą, z Jerzym, nie? I pierwsza scena Maćka była taka, że Czarek kopał go w tyłek na ulicy po prostu, nie? Okay. I nagle przychodzi Czarek i Maciek już jest, wiesz, no już gra mojego ojca, ja gram jego syna i wiesz, Czarek opowiada historię, a potem przychodzi Janusz Gajos, który jest absolutną już legendą, już nikt nic nie mówi, tylko po prostu jest legenda, mistrz wielki Janusz Gajos, do którego kiedyś, słynna historia, kiedy Pazura podszedł w swojej małej miejscowości, z której tam gdzieś pochodzi, do Gajosa, jak był tam nastolatkiem, bo Gajos grał w Czterech Pancernych, więc był absolutną gwiazdą, bo wtedy były trzy kanały. Podchodzi do niego i pyta, czy można autograf, nie? Na co cytat, cytuję, Janusz Gajos odkaże mu spierdol. I nie daje mu tego autografu. No i później nagle, wiesz, spotykają się te wszystkie pokolenia i to było niesamowite na tym planie doświadczenie. Myślę, że film jest dobry, naprawdę, pod takim rozrywkowym, komercyjnym punktem. Ma w sobie taki sentyment lat 90. takich komedii gangsterskich, wiesz, są szybkie samochody, są gangsterzy, są silne kobiety, dla których ci gangsterzy tracą głowę, są tarapaty, ma coś takiego, czego brakuje dzisiejszym niektórym filmom, więc myślę, że to jest naprawdę dobra rozrywka. Masz tak, że jak już idziesz na plan, to wiesz dobrze, że kurde, dobra. Ta scena, nawet się do niej za dużo nie będę przygotowywał, bo jest mega easy, a ta scena wywołuje w tobie jakieś wyjątkowe emocje i stwierdzasz, kurde, no może nie pójść mi z nią aż tak gładko. Trochę jestem przygotowany, trochę, nie? Nie planuję tego. Zdarzało mi się tak wszystko wymyślić. Tu się uśmiechnę, tu zapłaczę, tu zdechnę. No i to nie działa. No bo jak ja sobie coś wymyślę, to jestem zamknięty na ciebie. A chodzi o to, że byśmy razem coś stworzyli, nie? Czyli nie można sobie za dużo zaplanować, tylko to się wytworzy tu i teraz po prostu. A w Fuksie... No byłem zestresowany, jest taka scena pościgu samochodu i mieliśmy jedną BMW, którą musieliśmy rozbić. Ona miała wybić się w górę, jakby kamera była na moim samochodzie, który ja prowadziłem i za nami się rozbijał ten drugi samochód, więc musiałem dosyć precyzyjnie jechać tak, żeby ta kamera zobaczyła ten drugi samochód, który się przewraca i jest wypadek, więc tam się stresowałem, żeby to wszystko dobrze wyszło. Jako dziecko już bywałaś na planach, pewnie też swoją pierwszą miłość też trochę mogłaś przeżyć na planie. Jak w ogóle było? Z twoimi miłostkami miałeś na nie czas? Ja się zawsze zakochiwałem w starszych koleżankach, które ze mną grały. To jest jako mały chłopiec, jak grałem i zamieniałem się w taką małą amebę, która chodzi tak po planie i wiesz, i cierpi po prostu wewnętrznie. W Ojcu Mateuszu grała taka dziewczyna dużo starsza ode mnie, znaczy dużo wtedy starsza, sam ze 4 lata, wiesz, jak masz 9 lat, to 4 lata różnicy, to jest potężna różnica. Grałem w takim serialu Hotel pod Żyrafą i Nosorożcem i tam była taka dziewczyna, która grała moją siostrę, Marta Bittner, no i też oczywiście byłem w niej zakochany chłopiec. Tak było, jak byłem młodszy. Dzisiaj to się już nie zdarza. W sensie wiem, że to jest moja praca i potrafię się od tego odciąć. No. A o wiele łatwiej pracuje się z kimś, kogo się nienawidzi, czy z kimś, kogo się kocha? Chyba nie pracowałem nigdy z kimś, kogo kocham, tak przed kamerą. Pracowałem z kimś, kogo nie lubię. Okej, okay. Możesz zdradzić, kto to jest? Jak zaczynaliśmy. To była Olga Kalicka z rodzinki, moja... Naprawdę? Tak, moja dziewczyna w rodzince, bo my chodziliśmy razem do podstawówki, ona była ode mnie 2 lata starsza i trochę mnie dręczyła w szkole. Naprawdę? Tak, w sensie lubiliśmy się, miała taką grupę swoich dziewczyn, ja tam, wiesz, czasami coś tam do nich podbijałem, ale miałem wrażenie, że tak zawsze mnie pod włos bierze i trochę mnie dręczy. No i był casting na moją dziewczynę w rodzince, no i powiedziałem Patrykowi, naszemu reżyserowi, słuchaj, no wybierz kogo chcesz po castingu, tylko proszę cię, nie wybieraj Olgi. No i oczywiście wybrał Olgę, więc wracając do twojego pytania, wydaje mi się, że w ogóle jak między ludźmi jest jakaś energia, to się przenosi do kamery. Czyli to na plus. Tak, więc oczywiście później jakby się polubiliśmy i dzisiaj się bardzo lubimy z Olgą, ta nasza niechęć początkowa do nas służyła tej miłości, którą mieliśmy zagrać. A ile prawdy jest w tym, że byłeś w związku z córką Andrzeja Dudy? No nieprawda.
stworzona gdzieś tam przez media, dosyć zabawna z mojej perspektywy. To się wszystko zaczęło od tego, że wieczór wyborczy, w którym Andrzej Duda wygrywa wybory, widzę w jakiejś informacji, że ma córkę w moim wieku. No więc stwierdzam, a dobra, zaczepię ją na Facebooku. To był jeszcze czas zaczepek na Facebooku, no więc klikam. Ona mnie nie odczepia chyba, ale po jakimś czasie chyba odczepiła, no jakieś takie, wiesz, głupotki. Potem po prostu nasz kolega wspólny, okazało się, że mam wspólnego kolegę, robił imprezę, na którą ona przyszła i tam się poznaliśmy i... No i trochę porozmawialiśmy. Była też taka sytuacja, że poszliśmy nad Wisłę do jakiegoś baru i jakiś dwóch gości pijanych szło przed nami i tam jeden drugiego popchnął i leciał na nią. Więc ja tak ją zasłoniłem, odbiłem tego gościa, który na nią leciał i mówię, no właśnie uratowałem ci życie. Tak, tak, dziękuję, dziękuję. No i tak pamiętam, że tamtego wieczoru obiecała mi, że oprowadzi mnie po Pałacu Prezydenckim i spotkaliśmy się, pokazała mi, strasznie dziwnie to brzmi. Pokazała mi Pałac Prezydencki, ale zrobili nam wtedy zdjęcia, tak? Te zdjęcia jakby sprawiły, że później została dopisana do tego cała historia. Ale co? Ale no nie, absolutnie nie. Zdarzało nam się wymienić jakieś SMS-y, ale poznajesz kogoś i później ktoś ci robi zdjęcia. Trochę tak wybija cię to z takiej strefy komfortu, nie? Czyli to było bardziej wykreowane przez media. Tak, absolutnie, oczywiście, że tak. A jak na ciebie działały media? No bo jako dzieciak też miałeś z nimi styczność i na pewno to gdzieś tam ukształtowało twoją osobowość. Miałeś jakieś takie nieprzyjemne sytuacje właśnie z paparazzi? Pamiętam jeden pościg. Jak zdawałem na prawo jazdy i akurat jechał za nami fotoreporter i znaczy uczyłem się jeździć samochodem i wtedy właśnie mój instruktor miał swoje pedały i jednocześnie kręcił moją kierownicą i uciekliśmy akurat gościowi, który z nami jechał z aparatem. No i później spotkaliśmy się samochodami, już gdzieś tam do nas dojechał i powiedział, dobra, słuchajcie, to był taki dobry pościg, że jakby już nie będę za wami jechał, gratulacje. To było takie też ciekawe wydarzenie, ale po pierwsze, dzisiaj już w czasach social mediów i tego, że każdy publikuje swój content, no to... To już nie jest atrakcyjne. To już nie jest tak atrakcyjne i coraz też mniej jest takich zjawisk. Ale nie miałeś tak, że to trochę ci odebrało takiego swobody dzieciństwa, którą mamy, że nie musimy się czasami martwić, czasami się ukrywamy przed rodzicami, wiesz? Tak, to na pewno, chodzi. Na pewno. Pamiętam, że nawet tu, jak studiowałem w Krakowie, to mieliśmy jakieś, wiesz, dziwne, śmieszne ćwiczenia na plantach, wchodziliśmy w rolę, trzeba było coś robić, zagadywać ludzi, to ja zawsze miałem takie z tyłu głowy, trzecie oko, a co, ktoś może mi nagrać, zrobić zdjęcie. To też tak związkowo nie służyło, nie służy, szczególnie w takiej pierwszej fazie. Jest takie destabilizujące, jak ktoś ci zrobi zdjęcie, zawsze to jest takie, że nie wiesz, czy... na ile ta osoba z aparatem tam była, na ile ten... To jest takie dziwne bardzo, więc to nie jest na pewno przyjemne. Twoi rodzice działali też, powiedzmy, w tym świecie, to potrafili cię na to przygotować, czy to też była zupełnie nowa sytuacja? Nie, no oni nie znali tego świata, nie. A jaką największą wartość wyniosłeś z domu? Najwięcej wartości myślę, że w moim życiu wpoił mi mój dziadek. Myślę, że w życiu każdego człowieka jest ważna taka osoba, która obdarowuje cię taką bezwarunkową miłością i takim czasem i jakby, wiesz, to rzeźbi twoją wrażliwość na przyszłe lata i daje ci to takie pokłady miłości. Bo rodzice oczywiście też, ale on miał więcej czasu, więc tą miłość, ten czas, czułość, jakieś takie wartości też związane z miłością do ojczyzny, z jego historią związane, tak, bo on był żołnierzem, który walczył w trakcie II wojny światowej, więc poznając te wszystkie historie, wiesz, budził we mnie takie jakieś patriotyczne poczucia. Myślę, że on i to, co on mi dał. Czyli możesz powiedzieć trochę, że masz taką starą duszę? Może trochę tak. Tak zdarza mi się to słyszeć od ludzi, więc może tak. Możesz też stwierdzić, że on był dla ciebie taką największą inspiracją w twoim życiu, czy mógłbyś wymienić też jakieś inne osoby, które na to wpłynęły? Był bardzo, bardzo ważny. Teraz już go nie ma ze mną. Tam właśnie zmarł półtorej roku temu, więc jakby też, wiesz, no to jest taki proces, nie? Jakby eksploruję też. Byłem teraz na przykład na wyjeździe ze swoim tatą. Do Afryki polecieliśmy, mieliśmy dużo czasu, żeby rozmawiać. Widzę też, ile rzeczy mam w sobie z niego i też mnie to cieszy bardzo. Uważam, że jest pięknym człowiekiem, bardzo wrażliwym, czułym. Jakby dostrzegam to wtedy, kiedy spędzam z nim więcej czasu. To nie jest tak, że tylko dziadek, tylko wiesz, no jakby to jest jakieś takie wspólne. Tak, oczywiście mama też, mam wspaniałą mamę, mądrą, silną. Moja mama jest bardzo silną kobietą. Dużo siły we mnie pochodzi z niej, właśnie takie do realizacji celów. Jestem takim zbiorem tych wszystkich osób w moim życiu. I też wiesz, no ludzie na co dzień, którzy nas otaczają, też jesteśmy jakimiś, składamy się z nich, nie? Czy moi przyjaciele, czy mogę też powiedzieć o swoim menadżerze, że jest moim przyjacielem, stanowi o mnie, zresztą znasz, bo też pracujecie razem. Tak. Z Dominikiem. Właśnie w swoim świecie poznałeś mnóstwo wartościowych ludzi. Ciekawi mnie też, jak doszło do spotkania z Denzelem Washingtonem. W ogóle, wiesz, jak to u ciebie wyglądało i kto może otworzył ci tę furtkę? Rozstałem się z dziewczyną i pojechałem do Londynu, bo chciałem pochodzić po teatrach.
na swoje urodziny. Grali w Teatrze Narodowym w Londynie Mozarta, Amadeusza, ale nie było biletów, więc poszedłem wcześniej, o 14. No i setki ludzi tam były w środku, nie? Więc zastanawiam się, co się tutaj dzieje. Okazało się, że Denzel Washington w Teatrze Narodowym w Londynie ma spotkanie z ludźmi a propos nowego filmu, który wyreżyserował, wyprodukował i zagrał główną rolę. Fences się nazywał. No ja kocham Denzela Washingtona, więc stwierdziłem, że muszę tam wejść. Ale podchodzę do kasy i gość mi mówi, nie no, w ogóle nie ma szans. Ci wszyscy ludzie już czekają, żeby wejść. Cała sala jest pełna, więc to się nie uda. No ale podchodzę do Ticket Collection, gdzie się odbierało bilety wcześniej zamówione. I mówię, kurde, proszę pana, przyjechałem tu prosto z Polski, żeby tylko wejść na tą salę. Musi mi pan pomóc. On tak patrzy na mnie, patrzy na tych ludzi i mówi, dobra, 5 funtów. Dostałem bilet, który kosztował 5 funtów. Wchodzę na tą salę. Za mną się zamykają już drzwi. Jestem ostatnią osobą, która weszła. Siadam obok jakiejś pani, która mówi, o, dostałeś bilet po mojej koleżance, która dzisiaj się rozchorowała. I mówię, dziękuję bardzo, proszę ją ściskać. No i wychodzi Denzel Washington na scenę. No i rozpoczyna się z nim spotkanie. Na początku rozmawia z moderatorką. To jest też czas, kiedy ja dostaję się do szkoły teatralnej. On mówi o teatrze, jaki jest ważny, więc to jest, wiesz, miód na moje serce. Na końcu jest Q&A. I wiem, że to być może jest jedyny moment w moim życiu, kiedy ja i Denzel Washington możemy na siebie spojrzeć, jakieś elektrony mogą się między nami wymienić, więc myślę o tym, o co go zapytać, nie? Jeszcze nie mam pytania, Q&A się zaczyna, ale i tak się zgłaszam, no ale moderatorka mnie nie wybiera, natomiast po trzecim pytaniu Denzel wskazuje na mnie i mówi, następne pytanie będzie twoje. Czyli cię wypatrzył z tłumu, jak tak, bo ja siedziałem tak idealnie na wysokości jego wzroku, po prostu w szóstym rzędzie, nie za daleko. Kiedy mam je zacząć zadawać, to gość, który przede mną siedzi, też się zgłasza i zadaje, bo myślał, że to jest o nim, więc on odpowiada na pytanie, moderatorka wstaje, mówi, no niestety czas się skończył, dziękujemy bardzo, że do nas przyjechałeś. On mówi, poczekaj, jeszcze jedna osoba, ty tam, jak masz na imię? No i ja wstaję, to jest sala w Teatrze Narodowym w Londynie największa, wszyscy na mnie patrzą, mi się nogi trzęsą. Zaczynam pytanie od słów, które on kiedyś powiedział młodym aktorom w Nowym Jorku, które ktoś kiedyś nagrał na telefon i wrzucił do internetu, a ja wykorzystałem te słowa w jakimś tam swoim filmie, który montowałem i znałem je na pamięć. Więc mówię, widzę w twoim sercu ogromne pragnienie dobra, bo on tak to zaczyna to swoje przemówienie. I can feel in your heart a true desire for anything good. I on tak wstaje i mówi, ej, znasz te słowa? To mów je razem ze mną. I słuchaj, ja i Denzel Washington w tym Teatrze Narodowym w Londynie zaczynamy mówić taki monolog, który on często mówi właśnie na uniwersytetach, w liceach, jak spotyka się z młodzieżą, taki motywacyjny o marzeniach, o tym, że marzenia bez celów pozostają marzeniami, że trzeba o nie walczyć. No i kończymy i cała sala, wiesz, bije brawo, mi ciekną łzy po policzkach. No i tam zapytałem go jeszcze o znaczenie czegoś większego niż on sam w życiu, bo on cały czas się odwoływał do właśnie I feel blessed, I want to serve others, mówił, więc tam, mimo że miał już uciekać, to jeszcze opowiedział przez 15 minut historię swojego życia i tam na koniec zwrócił się do mnie, tam był dzień moich urodzin, że jeżeli ma, może mi coś radzić, to żebym w nas wszystko w swoim życiu patrzył przez pryzmat czegoś większego niż ja sam. Czy to będzie idea, nie wiem, dobra, pomaganie innym, żeby mieć jakąś ideę i patrzeć przez nią na świat i wszystko się ułoży. O. No i wyszedł. Ile miałeś wtedy lat? 19. Dużo osiągnąłeś w tym wieku 19 20. lat. Nie zauważyłeś, że to był taki trochę przełomowy wiek dla ciebie? Przepraszam, to był 21 rok życia. Troszeczkę jestem bardziej wycofany, a wtedy tak walczyłem o wszystko, nie? Jest Denzel Washington, to muszę mu zadać pytanie. Wiesz, że tak o każdą sytuację muszę wykorzystać. Dzisiaj troszkę jestem taki laid back. Ale wiesz, to też na pewno jest spowodowane tym, że już osiągnąłeś jakieś swoje wyznaczone cele i już spełniłeś część przynajmniej ze swoich jakichś wyznaczonych marzeń, które miałeś jako ten 19-latek, czy pewnie nawet tak, jako no. nastolatek. I teraz już możesz trochę bardziej z perspektywą patrzeć na to, w jakim miejscu jesteś i co osiągnąłeś teraz z perspektywy czasu. A zdarzyło ci się kiedyś mieć jakiś konflikt z sąsiadami, który wynikał właśnie z twoich przygotowań do roli? Miałem kiedyś taką sytuację, że tu w Krakowie przygotowywałem się do egzaminu, miałem zagrać diabła. I przez kilka miesięcy my próbujemy w szkole teatralnej, żeby później wystawić taki mały spektakl, no więc wczuwałem się w tą rolę i wiesz, chodziłem po mieszkaniu, krzyczałem, zmieniałem głosy, wrzeszczałem, płakałem, jakieś wiesz, i ci moi sąsiedzi w pewnym momencie po prostu zadzwonili na policję i na pogotowie i przyjechała karetka i policja. Ciekawe, co im powiedziałeś, co im powiedziałeś, że... Byłem w szoku, otworzyłem te drzwi i musiałem im pokazać, że jestem studentem szkoły teatralnej. Pokazałem im książkę Leszka Kołakowskiego, na podstawie której to robiliśmy i... O kurde. Powiedziałem, ej, słuchajcie, ja tak w ogóle to robię, to tak, i zacząłem przed nimi grać i... Uwierzyli mi i jakoś mi się upiekło. Życie u boku aktora też nie należy do najprostszych. Miałeś tak, że wydarzyła się kiedyś jakaś sytuacja niezależna od ciebie na planie jakiegoś serialu czy filmu? Kiedyś kręciliśmy Czas Honoru i była taka scena, że atakowaliśmy bunkier. No i tam, wiesz, była taka sytuacja, że chłopaki, tam Maciek Zakościelny, Antek Pawlicki strzelają, a miałem wziąć granat, podbiec do bunkra, wrzucić go do środka. No i on miał wybuchnąć, ale tam miałem
być bezpieczny. No i reżyser mówi, słuchaj, to może wrzuć ten granat i połóż się tutaj obok tego bunkra. A ja mówię, poczekaj, jak mam się położyć? Przecież on ma wybuchnąć do góry. On mówi, nie, on, wszystko będzie dobrze, będziesz tu bezpieczny, dawaj, kręcimy. Tam wszystko przygotowali pirotechnicy, no i z kamera poszła akcja, oni strzelają, ja biegnę, wrzuciłem ten granat i coś tak mnie podkusiło, żeby zrobić ze 2-3 kroki w dal. Położyłem się na ziemi, no i oczywiście nic nie poszło tak, jak miało pójść, czyli ten bunkier nie wybuchł w górę, tylko wybuchł poziomie i cała ta fala ognia po prostu przeszła przeze mnie. Całe szczęście byłem wysmarowany takim żelem kaskaderskim. To jest taki żel, jesteś cały mokry, ale nie widać tego, nie? Mhm. Więc to przeszło po mnie i jakby zniwelowało tą ścianę ognia. No ale kręcimy dalej, więc wstaję. Kamera jest za mną, bunkier przede mną, rozwalony, więc gram dalej, nie? Jakby nie przerywam tego ujęcia. Poprawiam opaskę powstańca. Czuję jakiś dziwny gorąc z tyłu, nie? I patrzę i tyłek mi się pali. Ale kątem oka widzę, że w moim kierunku zaczynają biec coś tam ludzie z ekipy, więc myślę, że dobra, spoko, no zaraz mnie ugaszą, nie? I słyszę, jak przez krótkowalówkę reżyser mówi, dobra, nie gaście go, zajebiste ujęcie, kręcimy dalej. O kurde. Jak to kręcimy dalej? Dupa mi się pali. No. Więc jakimś ekwilibrystycznym ruchem ostatecznie zgasiłem ją o scenografię dookoła. I grałeś dalej. I grałem dalej. Weszło to chyba nawet do odcinka, do serialu. Wygląda jak taki tani efekt komputerowy, bo jeden fragment tego bunkra tak leci i po prostu spada idealnie na mnie. Mocno. I zasada jest taka na planie, że jak coś się takiego dzieje, to grasz do końca. Nie możesz przerwać. No bo zawsze może coś ciekawego wyjść z tego, nie? A co wydarzyłoby się, gdybyś przerwał? Nic, ale na przykład, no nie wiem, są takie, wiesz, słynne sceny, jak, nie wiem, w Django Leonardo DiCaprio, który uderza ręką w stół i wali w widelec, który mu się wbija w rękę, podnosi tą rękę i ma, wiesz, widać, że to się wydarzyło właśnie teraz, że to nie było zaplanowane i wyjmuje go i gra dalej z ręką, wiesz, zakrwawioną. I to służy historii, służy filmowi, bo te rzeczy, które się dzieją naprawdę, są niezaplanowane, zazwyczaj wychodzą najfajniej. Ale jesteś ubezpieczony? Chyba tak. Okej. Zastanawia mnie jeszcze twoja kariera właśnie międzynarodowa. Jaka jest taka rola, którą marzysz, żeby zagrać? Chciałbym zagrać u Ridleya Scotta. To jest reżyser Gladiatora, Helikoptera w ogniu, ostatnio Napoleona. On robi takie kino chłopackie z mieczami, że się bijemy, strzelamy i... Jak oceniasz swoje szanse? Mógłbym zrealizować postawione mi zadanie dobrze. No niesamowite. No dobra, procentowo? Że to się wydarzy? No. Jak oceniam szanse? Nic, nie wiem, nieduże. Czemu nieduże? Bo to jest strasznie trudne, żeby to się, wiesz, żeby to skrystalizować, to jest, musiałbym się tam wpychać, walczyć, musiałbym dużo rzeczy poświęcić. Wiesz, on robi teraz Gladiatora dwójkę, nie? Mam agenta w Londynie, mam agenta w Stanach, no więc nawalałem ich po prostu wiadomościami, jak wiedziałem, że jest casting, ale to jest tak trudne nawet, żeby wejść do tego pokoju, tak trudne, wiesz, żeby ktoś pokazał twoje zdjęcie gdzieś, to jest sieć relacji, wiesz, reżyserka castingu Gladiatora dwójki, do niej wszyscy piszą, agenci z całego świata, nie? Jeżeli, nie wiem, masz w swojej agencji gościa, który grał Jacka Snowa w tym, w Grze o Tron, i mnie, masz 5 sekund uwagi tej reżyserki. Ale może być jak z tą panią, która się rozchorowała. I może to miejsce się dla ciebie zwolni. To prawda. To prawda. Więc to jest też tak trochę z tym pisaniem. Ale okej, dowiedzieliśmy się, jaka jest taka twoja wymarzona rola. Życzę ci tego, żeby może nie jak w tej dwójce, ale może jeszcze będzie 3. Może, więc może akurat wtedy będzie twój czas, jako że bierzesz też przeznaczenie. Ja również. A w dwójce gra, patrz, ile się tam łączyło. W dwójce gra, reżyseruje to Ridley Scott i gra Denzel Washington. Tak? Tak by się to złączyło, no patrz, kurde. Widzisz, jest jeszcze jakaś taka furtka, że co ci pisane, to cię nie minie, więc może akurat. A czym, powiedz mi, różni się casting polski od zagranicznego? Językiem. No ale to wiesz. W castingu zagranicznym nie masz sceny, która autentycznie znajduje się w scenariuszu. Masz taki wymyślony monolog postaci. Mimo, że Sir Laszlo był 2,5 minuty na ekranie, to na castingu miał cały monolog, skąd pochodzi i zazwyczaj jest jakiś taki moment emocjonalny, kiedy trzeba pokazać emocje, tu trochę siły. Co tak najbardziej napędza cię do brania udziału w castingach, do realizowania swoich celów? Co masz tak przed oczami, żeby to robić? Wiara w powodzenie, tak? Czyli jak wiem, że coś się może udać, no to wtedy mnie to napędza. Na przykład jak miałem casting do 1899, tego serialu Twórców Dark, to wiedziałem, że to jest mega okazja, no bo miałem zagrać Polaka za granicą w super serialu i wiedziałem, że taka okazja może się już nie zdarzyć. A jaką radę dałbyś osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z aktorstwem? Jakbyś miał im po prostu powiedzieć i przekazać coś, co ty doświadczyłeś, co Jasne. Akurat im mogłoby. Być proaktywnym,
szukać tych okazji, rozkminiać rzeczywistość, rozkminiać system, patrzeć jak to działa, co to są agencje, co to jest management, gdzie są te agencje, drukować zdjęcia, nie czekać, wiesz, żeby zrobić sobie zdjęcia takie do portfolio, tylko od razu je zrobić, wydrukować, pojechać na Chełmską, bo tam są te agencje, albo w różnych miejscach i po prostu pukać od drzwi do drzwi, zostawiać te zdjęcia, brać telefony, brać aparaty, brać kamery, kręcić. Czyli być przygotowanym i zdeterminowanym. Tak. Jaka jest prywatnie twoja ulubiona produkcja, twój ulubiony film, nawet taki, w którym nie brałaś udziału, bo jestem ciekawa, jakie kino lubisz. No, lubię Ridleya Scotta, więc takie albo dla mnie rozrywka to jest właśnie to chłopackie takie, wiesz, kino, okay, czyli karabiny i tak dalej, miecze. Albo takie buddy movies, że, nie wiem, 21st Jump Street, kumple się spotykają i kręcą jakieś śmieszne filmy. A jeżeli mamy iść tak, takiego kina, który mnie tak pobudza artystycznie i sprawia, że płaczę i siedzę i płaczę, jakoś rzeźbi mi to moją duszę, no to jest to Krzysztof Kieślowski. A też jako filozofia? Musiałem wybrać jakiś dodatkowy przedmiot w liceum i poszedłem do biblioteki i sprawdzałem, które repetytorium jest najcieńsze. No i dobra. Przyroda, biologia była taka, historia była taka, filozofia była taka, więc wybrałem filozofię. A potem w trakcie się zakochałem i w filozofii i postanowiłem, że pójdę na studia takie. Takim twoim celem życiowym jest rodzina, czy jednak coś więcej? Tak, to jest moje marzenie, no. Taki cel ostateczny chyba. Marzy mi się, żeby być tatą. Czujesz, że to jest twój moment? Teraz, żeby zostać tatą? Jeszcze nie. Czyli najpierw ten projekt, który masz do zrealizowania, a później rodzicielstwo. Być może, no. Zobaczymy. A jakie jest twoje takie największe marzenie oprócz tego rodzicielstwa? A to jeszcze zapytam ciebie, bo dobra, ty jesteś mamą. Mhm. To rzeczywiście jest takie źródło szczęścia i spełnienia? To prawda, niezaprzeczalnie jakby jest to spełnienie mojego największego marzenia, bo to też było moje największe marzenie i wydaje mi się, że totalnie mnie tak wypełniło. Ale jest też tak, jak mówi dużo rodziców, czyli jakby jest to szczęście i to, że się uśmiechasz w momencie, kiedy widzisz to swoje dziecko i widzisz tą cząstkę siebie tam właśnie w nim i jesteś ciekawy, ciekawa, na kogo wyrośnie, jak będziesz mogła... Ja teraz, wiesz, jeszcze nie mogę z nią porozmawiać, bo moja córka jest jeszcze za mała, ale właśnie nie mogę się doczekać tego momentu, kiedy będę mogła z nią porozmawiać, będę wiedziała, jakie ma też podejście do życia, kim będzie chciała zostać w przyszłości, kiedy będę mogła jej dawać jakieś rady i tak dalej, to jest coś, czego jestem najbardziej ciekawa, ale są też te momenty, kiedy tak jak na przykład dziś spałam 2 godziny i wiesz, musiałam gdzieś tam to wszystko pogodzić. Właśnie to, że ty na planie chciałeś być przygotowany, musiałeś być zdeterminowany, tak też jest trochę w tym rodzicielstwie, musisz być przygotowany na wszystko i gdzieś tam mieć ten plan i być zorganizowany, żeby wszystko móc pogodzić, bo dla mnie najważniejsze było, żeby pogodzić też tą pracę z tym rodzicielstwem i wydaje mi się, że na razie mi to wychodzi, ponieważ mam na to dobry plan i staram się być zorganizowana. Jak będzie później, zobaczymy. Ja mam taką intuicję, że w ogóle to szczęście chyba w takiej sytuacji pochodzi z życia dla kogoś. Ja miałem taki moment, pamiętam, że w 100% opiekowałem się moim dziadkiem przez chwilę, bo on tam miał, wiesz, jakąś panią opiekunkę, ale że byłem chyba przez 2 tygodnie u niego po jakimś takim epizodzie szpitalnym i że to wymagał 100% mojej uwagi i nagle tak po, nie wiem, po 8 czy po 9 dniach, kiedy pamiętam, że z nim jechałem, prowadziłem go właśnie na wózku, jakby zrozumiałem, że nic innego jest dla mnie nieważne, jakby, że żyjesz dla drugiego człowieka i jakby to było takie proste szczęście, coś pięknego, no i wydaje mi się, że też tak jest chyba z dzieckiem, nie? Że musisz... To prawda. Że po prostu żyjesz dla kogoś, jakby rezygnujesz z siebie dla kogoś i to jest coś, w tym jest coś takiego... Ja mam taką jedną sytuację, w której właśnie na co dzień staram się nie rezygnować, bo dla mnie gdzieś tam to... Tak, to nie w 100%, no tak, ale... Dla mnie to było też ważne, żeby w momencie, kiedy staję się mamą, też pamiętać o tym, że założyłam sobie jakieś cele, które też przy tym chciałabym zrealizować, ponieważ mi moi rodzice zawsze wpajali, że mimo tego, że moi rodzice posiadali dzieci w bardzo młodym wieku, moja mama miała 19 lat, to gdzieś tam nieustannie się rozwijali, gdzieś tam budowali sobie jakieś swoje rzeczy, więc to też było dla mnie ważne, ale była taka sytuacja, w której na przykład, kiedy dzieje się jakaś sytuacja podbramkowa, to po prostu rzucasz wszystko i jesteś właśnie dla tego dziecka. I wydaje mi się, że tak chyba ma każdy rodzic, że nie wiadomo, co by się wydarzyło, to zawsze gdzieś tam na pierwszym planie właśnie będzie miał właśnie to dziecko, nie? Chciałbyś na przykład też reżyserować teledyski albo być producentem jakichś takich małych produkcji? Reżyserować, ale... Może w przyszłości, ale takie już, na przykład czy serial, czy film, myślę, że coś takiego... Czyli teledyski nie. Teledyski chyba nie. A miałeś tak, że twój menadżer cię namawiał do muzyki? Nie. Nie? Czemu? Bo zdarzyło nam się razem jechać samochodem i śpiewałem obok. Okej, czyli to jednak nie. Tak. Na pewno miałeś też momenty, w których ci się udawało, bardziej lub mniej, tak jak właśnie przez pryzmat patrząc na te castingi, ale teraz mamy do czynienia z hejtem. Jak ty sobie z nim radzisz? Jak na ciebie on oddziałowuje? Są takie... kryzysowe momenty, kiedy tak wizerunkowo się z czymś
zdarzało mi mierzyć. Zazwyczaj, kiedy dotykamy jakichś takich spraw społeczno-polaryzujących, no i mocno to wtedy przeżywam, jak się dużo dzieje. I to, co mi chyba pomagało kiedyś, to pewnie albo wizyty w takim momencie u dziadka, albo pamiętam, ostatnio miałem taką sytuację, to pojechałem właśnie do mojego chrześniaka i poszliśmy na trampolinę. Okej, okay, czyli takie przyziemne rzeczy ci poprawiają humor i wystawiają, że jesteś w takim lepszym stanie. Tak, no wtedy myślę, że właśnie to takie skupienie się na rzeczach takich ważnych, życiowo myślę, że... No i przyjaciele, rodzina, wiadomo. Nie? Mhm. I jakie wrażenie na tobie wywarł Henry Cavill? Jest piękny. Jest niesamowity. Jest po prostu, jakbyś go wzięła i naszkicowała w zeszycie. Wygląda jak Superman na żywo. Ma mega wysoki, super zbudowany, taką kwadratową szczenę, niski głos. Jest przy okazji do tego jest jeszcze strasznie miły i życzliwy. Czyli miałeś okazję z nim porozmawiać i tak. Gdzieś tam... Mieliśmy razem jedną scenę w 7 odcinku, po tym jak już mój bohater zostaje zastrzelony z łuku na koniu w pierwszym odcinku. To jeszcze w 7 odcinku się pojawia, kiedy tam druid cofa się w czasie. No i właśnie cofa się z Henrym. W scenariuszu to było tak opisane, że on tam rozmawia z naszą królową, jestem tym jej rycerzem i w pewnym momencie tak się wkurza na tą królową i tak rusza, taki krok robi do niej, nie? I było napisane, że Sir Laszlo wtedy łapie za miecz i staje przed królową. No i że ten wiedźmin się cofa. No i jest próba, no i Henry Cavill bardzo przygotowany, prawda? Denerwuje się na królową, rusza do przodu. No i ja chwytam się za miecz i staję przed królową, więc on grzecznie się cofa. Gra, że się przestraszył. No i później przychodzi reżyser i mówi, słuchajcie, no to może zrezygnujmy z tego, że on się ciebie boi, że tego przestrasza. Okej. Ten jeden raz przestraszyłem Henry'ego Cavilla i Supermana, także zapamiętałem to. No. Przez cały dzień się wstydziłem tak coś podejść do niego i zagadać. Stwierdziłem, że nie będę go męczył, jak nie mam żadnego konkretnego powodu, ale na koniec stwierdziłem, że dobra, już muszę, jakby wykorzystam tę sytuację, podejdę. Spytałem go any words of wisdom, czyli czy mógłby się podzielić z młodszym kolegą. No i on powiedział, no, że zawsze próbuj każdą scenę na 100 sposobów, bądź mega przygotowany i to ci wtedy na pewno pomoże. Więc w zasadzie wracając do tego, co ci mówiłem wcześniej, nie robię tego zupełnie, w ogóle tej rady nie wziąłem do siebie, bo raczej jestem taki, wiesz, że improwizuje na planie. Ale każdy też aktor wydaje mi się, że ma trochę inne sposoby właśnie, żeby, żeby czuć się komfortowo na planie, żeby oddać tą rolę. A jakbyś miał wymienić najlepszą taką topkę według ciebie polskich aktorów i aktorek? Kogo byś wymienił? Wymieniłbym Jacka Warciaka na pierwszym miejscu. Andrzej Hera jest świetny. Robert Więckiewicz też, prawda? Boże, żebym teraz kogoś nie pominął zawsze. Mamy naprawdę dużo świetnych aktorów. Aktorki. Asia Kulik, Agnieszka Grochowska, Agata Kulesza. Nie wymieniłeś nikogo z Rodzinki.pl. Dlaczego? Agata Kulesza grała. No dobra, ale nie była tam, wiesz, grała przyjaciółkę twojej mamy. Czy ja uważam, że Tomasz Karolak jest fantastycznym aktorem. Jest wybitny. Znaczy ja sobie nie wyobrażam Polski bez Tomasza Karolaka. On jest legendą absolutną. Ale są też inni, którzy są równie dobrzy albo lepsi. Tak, no każdy ma swoją jakość. Nie? Gosia też jest świetną aktorką. W momencie, kiedy spędzałeś tak dużo czasu na planie, graliście wykreowaną przez tak naprawdę reżysera rodzinkę, to zakrzywiała ci ona trochę obraz twojej własnej? Miałaś takie coś, że wracałeś do domu i gdzieś tam sugerowałeś się tym, jak wygląda rodzinka? Nie, raczej nie. 9 lat spędzasz z dwójką chłopaków, którzy grają twoich braci, to trochę tak już są twoimi braćmi. No, po prostu mam mega ciepłe uczucia w stosunku do Adama, Mateusza też, ale z Adamem jestem w takim kontakcie codziennym, więc może trochę te relacje takie, wiesz, się wytworzyły. No i z Tomaszem się przyjaźnię. A możesz zdradzić, dlaczego zakończyły się zdjęcia? Nie wiem, serio. Po prostu nagle któregoś dnia ktoś przyszedł i powiedział, że rodzinki już nie ma. Wydaje mi się, że to miało związek z niegospodarnością produkcji. Tam w pewnym momencie coś po prostu zmieniła się producentka i wydaje mi się, że środki nie były za dobrze zarządzane. Przynajmniej takie doszły do mnie wiadomości i ktoś się z kimś pokłócił i to były bardziej takie, wiesz, personalne historie. A gdybyś mógł wrócić na plan, to wróciłbyś? Zrobiłbym film. O rodzince? Tak, mam nawet pomysł. To też chciałbym zrealizować. Chciałbym, żeby rodzinka powstała jako film i żebyśmy przenieśli się do czasów średniowiecza. To nie może być, wiesz, takie po prostu jeden do jeden w świecie rzeczywistym. Musiał być jakiś twist ciekawy. Myślałem o tym, żeby jak w goście, żebyśmy się przenieśli do czasów konkretnego jakiegoś momentu w polskiej historii, żeby na tronie Polski siedział król, który wygląda identycznie jak Jacek Braciak, czyli nasz wujek z rodzinki. I żeby była jakaś taka akcja, że wiesz, że my go podmieniamy, że nagle ten... Nie zlecaj, to już będzie film. Wszyscy po prostu szlachcicy, rycerze szaleją na punkcie Gosi Korzuchowskiej, że ten Karolak
musi się o nią bić w turniejach rycerskich. Ale też jestem zakochany w historii rodzinki. Uważam, że to był naprawdę dobry serial i że jej wielkość polegała na tym, że ludzie mogli się przeglądać w swoich życiowych sytuacjach, nie? W tych sytuacjach, które tam się działy. A po drugie, że my się zawsze kłóciliśmy, wszyscy, a jednak się kochaliśmy. To prawda. I że to nie był, wiesz, taki serial, że wszyscy udajemy, że o, synku, wróć o 21 do domu. No, oczywiście, mamusiu, wrócę. Właśnie taka prawdziwość po prostu, tak, tak, najwięcej tak, sytuacji. Że, wiesz, że są te kłótnie, ale na koniec zawsze zwycięża ta miłość. Myślę, że to było takie urocze i dobre. A gdzie widzisz siebie za 5 lat? Może już to będzie ten moment, kiedy będę tatą. Zobaczymy. Czyli chciałbyś? Chciałbym, no. Życzę ci tego, żeby to wszystko się spełniło i żebyś nie myślał już o tym, że masz swoje szanse na 60%, na 70%, tylko żebyś już myślał, że masz 99% szans, bo anusz coś może się wydarzyć, żeby poszło nie tak, ale w większości raczej powinno się wszystko zrealizować po twojej myśli i chciałabym, żebyś właśnie jak najwięcej tych swoich planów spełnił i żebyś mógł zaprosić mnie na już premierę twojej wielkiej produkcji. Dziękuję ci bardzo, ja tobie też bardzo dziękuję, życzę ci wszystkiego dobrego, żebyś spełniała się i też włączyła to, co robisz zawodowo z spełnianiem się właśnie jako mama. Super ci to wychodzi. W ogóle cieszę się, że ci poznałem. Bardzo ja też. Naprawdę mieliśmy kilka takich interakcji wcześniej. Zawsze jak cię widzę, to jesteś mega taką życzliwą osobą dla wszystkich. Dziękuję dookoła. Bardzo, koniec słodzenia. Do widzenia. Naprawdę i to jest takie imponujące. No. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo za rozmowę i tak jak powiedziałam, życzę ci samych sukcesów. Dzięki wielkie.